Co tam w kinie? Jarek Jas. Zapraszam na cotygodniowy przegląd premier filmowych. Dzisiaj przed nami Potęga Korporacji, Strachy na Lachy, trochę bajek dla dzieci, czyli cała gama mega ważnych tematów, które pojawiają się w najbliższych, nadchodzących premierach. Czy w roku 2017 boimy się jeszcze oglądając horrory? Od lat gatunek jest tylko cieniem swoich najlepszych momentów, a pojawiające się z rzadka wyjątki tylko to potwierdzają. Co dostaniemy tym razem? W Rings, jak pisze dystrybutor, to nowy rozdział znakomitej i przerażającej serii horrorów. Młoda kobieta, martwiąc się o swego chłopaka, zafascynowanego informacjami o tajemniczym wideo, po obejrzeniu którego giną ludzie, decyduje się obejrzeć film za niego. Wkrótce odkrywa przerażającą prawdę. Informacje są prawdziwe, a wideo zawiera tajemniczy przekaz. Czy Rings uda się wywołać u nas gęsią skórkę? Zobaczymy. Wszyscy pamiętamy czarno-biały film z Dallas 1963 roku, nagrany w momencie, kiedy od strzałów zamachowca ginął prezydent USA John Kennedy. Widzimy tam jego żonę Jackie, która podtrzymuje umierającego męża. Co działo się dalej? O tym mówi fabularyzowana biografia Jacqueline Kennedy, w którą wciela się Natalie Portman. Reżyser dba o to, by jego film nie zamienił się w kiczowatą laurkę na cześć Jackie Kennedy. Amerykańska aktorka mistrzowsko oddaje, pogłębiające się z każdą chwilą, skomplikowanie swojej postaci. Ekranowa Jackie jest na przemian ironiczna i troskliwa, wrażliwa i kokieteryjna. Jak piszą recenzenci, trudno oprzeć się wrażeniu, że Portman unieśmiertelniła na ekranie nie tylko Jacqueline Kennedy, lecz także samą siebie. Dziś to nie rządy, ale korporacje trzęsą światem. Skąd się wzięły, jak powstawała ich potęga? Akcja filmu Mac Imperium rozgrywa się w drugiej połowie lat 50. ubiegłego wieku. Ray Kroc, w tej roli Michael Keaton, to charyzmatyczny biznesmen, który od lat walczy o swoje 5 minut sławy. Niespodziewanie otrzymuje zamówienie od nieznanej mu restauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia zamówienia. Ray, zachwycony rewolucyjnym pomysłem, namawia braci do stworzenia sieci restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. W miarę rozrastania się fast foodowego imperium, Ray chce mieć coraz więcej władzy. Jak wiele poświęci, aby zbudować najbardziej rozpoznawalną markę na świecie i stać się jedną z największych osobowości XX wieku. W Ostatnim Smoku Świata syn bohaterskiego Tanera, mały Nicky, postanawia iść w ślady ojca i zostać pogromcą smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie przygód. W trakcie niezwykłej podróży, wiodącej ze świata ludzi przez krainę magii, spotyka nowych przyjaciół, czarującego, dosłownie i w przenośni, nietoperza Ediego i Peszka, dzieciaka, który wszystkim dookoła przynosi pecha. Razem będą musieli stawić czoła ostatniemu smokowi świata oraz pokrzyżować plany paskudnej wiedźmy z Bagien, planującej wykorzystać smoczą magię do niecnych celów. Wspólnie Nicky, Eddie i Peszek udowodnią, że nie ma takiej złej mocy, której nie może pokonać prawdziwa przyjaźń. Dziękuję, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.